bardzo dużo moich koleżanek z różnych portali czy też magazynów identyfikuje cię jako blogerkę związaną ze sportem, jakby z dobrą kondycją. Zresztą twój Instagram wygląda trochę oszołomiająco. Zastanawiam się, czy... Bo to pytanie już padało, czy jakby traktujesz siebie samą jako fit blogerkę, czy po prostu dbasz o siebie, bo lubisz? Dbam o siebie, bo lubię, zdecydowanie. Nie traktuję siebie jako jakiejś marki i właśnie nie prowadzę Instagrama tak stricte właśnie biznesowo. Jakby to wszystko się samo tak potoczyło, że zaczęłam o siebie dbać, zaczęłam ćwiczyć, zaczęłam się zdrowo odżywiać i jakoś ten Instagram zupełnie wychodzi ode mnie naturalnie. I tak się fajnie, miło składa, że mogę jakoś tam coś fajnego zrobić, popracować i poznawać fajnych ludzi przy okazji. Więc podobnie. Podoba mi się to, spełniam się w tym, jak widzę, że są fajne efekty tej mojej pracy i ludzie są ze mnie zadowoleni, no to cieszę się i robię to z pasją, z zaangażowaniem, więc myślę, że no, ten Instagram to jest tak, pokazuje mnie taką, jaka jestem faktycznie naprawdę. Kiedy dowiedziałaś się, co to jest spalony? Już dawno, jakiś czas temu. Na samym początku naszego związku z Kamilem w sumie już o to zapytałam, bo zawsze tak właśnie pytanie padało gdzieś tam w jakichś wywiadach, czy obojętnie, gdziekolwiek, nawet siedząc gdzieś tam ze znajomymi, więc no już jakiś czas temu. Czy Mistrzostwa Świata dla Ciebie są wydarzeniem jakby towarzyszącym Twojemu normalnemu życiu, czy gdzieś tam na chwilę faktycznie zapominasz o Bożym świecie i skupiasz się na tym, że Twój mąż... Albo dojadą do półfinału i wrócą jako bohaterowie, albo przygotowujesz się też na taką falę, nie wiem jak to nazwać, ale pewnych niespełnionych nadziei, marzeń ze strony kibiców, wtedy trzeba chyba trochę wspierać. Znaczy ja ogólnie to przygotowuję się bardziej logistycznie, bo muszę tam pojechać z dziećmi, znaczy chcę tam pojechać z dziećmi, ale jakby to jest większa wycieczka. Słyszałam, że w Rosji, w Moskwie są jakieś tragiczne korki, więc to wszystko trzeba jakoś ogarnąć. No teraz się zajmuję właśnie no, przelotami, hotelami i tak dalej, więc jakby tutaj bardziej organizacyjnie do tego podchodzę, ale wiadomo, że tak już to napięcie pomału w nas tam gdzieś tam się rodzi. Wiadomo, co się dzieje wokół reprezentacji, tak, jak tu nagle jakaś kontuzja, tu coś, tu. Także to nas też uświadamia, takie rzeczy jak się dzieją, że to się w każdej chwili może skończyć, tak, więc tak jakoś z mega pokorą do tego podchodzimy i te kciuki już zaczynamy trzymać, żeby to wszystko fajnie poszło, żeby wszyscy byli zdrowi i żebyśmy mieli faktycznie gdzie kibicować i żeby jak najdłużej kibicować, o tak. To jest takie życie trochę z kalendarzem w ręku przez ostatni... podejrzewam dwa tygodnie, miesiąc, no bo faktycznie logistycznie Rosja jest dość pokaźnym krajem i rozumiem, że będziesz starała się jeździć zawsze na każdy mecz, czy to jest tak, że po prostu siedzicie sobie w jednym hotelu i trzymamy kciuki, ale no, nie zawsze jesteśmy na trybunach. No właśnie to jest różnie. Jak było Euro, to siedzieliśmy właśnie w jednym hotelu i sobie lataliśmy i było dosyć fajnie, a teraz w tej Rosji jest troszeczkę inaczej to jest zorganizowane, więc raczej sobie... Ja mam tak, że zarezerwowałam sobie Moskwę, a później jakby będę na bieżąco, nie chcę tak aż bardzo wychodzić do przodu, zobaczymy, może będę z dziećmi w Soczi, ale to wszystko jeszcze zobaczymy, co tam czas przyniesie.